pomocą w takim odkrywaniu drogi, w odkrywaniu Kościoła jako miejsca służby, może być nawiedzenie Matki Bożej, do którego archidiecezja gdzieźnieńska się przygotowuje, a które to też stało się takim bardzo mocnym doświadczeniem w archidiecezji poznańskiej. Takim przygotowaniem do nawiedzenia może być jedna z propozycji Fundacji Totatua, rekolekcji Oddania 33. Rekolekcje Oddania 33 w naturalny sposób wprowadzają osoby, które przechodzą te rekolekcje, w taką postawę, doświadczenie służby. Są wprost te osoby zachęcone do tego, żeby w czasie rekolekcji przyjść do swojego księdza proboszcza i zadać mu pytanie, jak możemy służyć, jak możemy włączyć się w życie naszej wspólnoty parafialnej. I jeśli ksiądz proboszcz również te rekolekcje przeżywa w tym samym czasie, to jest przygotowany do tego, że parafianie mogą przyjść. Może im od razu coś zaproponować, ale też może w trakcie trwania tych rekolekcji zachęcić właśnie wszystkie osoby po oddaniu, które może mieć miejsce w dniu nawiedzenia Matki Bożej, tak wiele parafii w archidiecezji poznańskiej to przeżywało, może zachęcić osoby oddane już do tego, żebyśmy po rekolekcjach się spotkali i wspólnie właśnie odpowiedzieli sobie na to pytanie, jak mogę służyć w naszej parafii. Taką pomocą w odpowiedzi na to, jak mogę służyć, jest model diakonijny Parafialnej Rady Duszpasterskiej. To jest właśnie spisane doświadczenie w archidiecezji poznańskiej, parafii, którym udaje się realizować model diakonijny, czyli właśnie ten model, w którym nie ma przypadkowych osób w Radzie Duszpasterskiej, gdzie każdy wie, za co współodpowiada. I te rekolekcje Oddanie 33, jak i same nawiedzenie, może być właśnie takim początkiem drogi, która do tego modelu diakonijnego będzie zmierzać. Jest wiele obszarów, które w modelu diakonijnym wypowiadamy, proponujemy, w którym zachęcamy do zaangażowania, zaczynając od takich obszarów jak liturgia, modlitwa, muzyka, śpiew, wsparcie najuboższych, wspólnoty, grupy, informacja, ewangelizacja, katecheza. To są konkretne obszary, które ksiądz proboszcz może zaproponować właśnie osobom po oddaniu 33, w które mogą się zaangażować. I to jest propozycja dla parafii, które już mają istniejącą Radę Duszpasterską, ale ona nie funkcjonuje w taki sposób modelowy. Ksiądz proboszcz chciałby bardziej zaangażować członków Rady Duszpasterskiej, więc jest też opisana cała droga w tym modelu diakonijnym, jaką parafia może przejść, zaczynając rzeczywiście od modlitwy, od adoracji, od komunii świętej, od rozważania Słowa Bożego. I przechodząc przez kolejne etapy, dochodzimy właśnie do tego momentu, gdzie każdy w Radzie Duszpasterskiej odpowiada sobie na to pytanie, za jaki obszar ja mogę wziąć odpowiedzialność. Ale też mamy świadomość, że wiele parafii takich rad duszpasterskich nie ma, więc i samo nawiedzenie, i rekolekcje Oddanie 33 mogą się stać taką właśnie ku temu pomocą. Wszystkie informacje związane z modelem diakonijnym są dostępne na stronie diakonia.propublico.org. Wchodząc na tą stronę są wszystkie niezbędne informacje właśnie dotyczące, jak wejść na tą drogę służby, czym jest w ogóle diakonia, jak współtworzyć to w wymiarze Rady Duszpasterskiej w parafii. I te wymienione przed chwilą obszary też są opisane z konkretnymi inspiracjami, takimi duszpasterskimi, które od razu można podjąć i od razu można też w swojej wspólnocie parafialnej realizować. Ważne jest to, żeby to zaangażowanie opierało się też o zgodę, błogosławieństwo księdza proboszcza, który za wszystko odpowiada. To znaczy, żeby nie działać samodzielnie, ale działać zawsze właśnie z tym błogosławieństwem księdza proboszcza.
Sam model diakonijny bardzo dobrze wpisuje się też w drogę synodalną, do której jesteśmy zaproszeni. To znaczy idziemy razem. To nie jest tak, że to jest tylko odpowiedzialność księdza proboszcza. To jest odpowiedzialność wszystkich ludzi ochrzczonych, żeby odkrywać Kościół jako miejsce służby. Mogą niektóre osoby mieć takie wątpliwości, czy dam radę, będąc mężem, żoną, rodzicem, pracując normalnie, czy dam radę w ogóle, czy jestem w stanie się tego podjąć. Moje doświadczenie zaangażowania w życie Kościoła pokazuje, że rok jest dobrym czasem na to, żeby podjąć właśnie ten trud i zobaczyć, jakie owoce to moje zaangażowanie przynosi. Ważne jest też to, żeby wyznaczyć sobie stały dzień tygodnia, może miesiąca, w którym ten swój czas dla tego obszaru, za który będę brał odpowiedzialność, żeby ten czas był na stałe zaplanowany. Może to być, nie wiem, pierwszy czwartek miesiąca lub druga sobota miesiąca. Ważne, żeby w tym była regularność, żebym rzeczywiście też miał konkretny wpływ na to i mógł odpowiadać na te natchnienia wszystkie, które Bóg będzie mi przez modlitwę, będzie to wszystko pokazywać. Podsumowując, chciałbym zachęcić do takiej drogi. W trzech punktach, można powiedzieć, ta droga może się zrealizować. Zaczynając przede wszystkim od modlitwy. Modlitwy, w której to mam otwarte serce właśnie na to, do czego Bóg mnie zaprasza, do czego mnie powołuje, w jaki sposób chce przeze mnie działać. Ważne jest to, żeby każde to rozpoczęte działanie miało swój początek w modlitwie, w adoracji Najświętszego Sakramentu, żeby to, co podejmuję, było działaniem z Boga, a nie dla Boga. Z Boga działanie to jest takie, które od razu ma u początku Jego błogosławieństwo i jest realizowane zgodnie z Jego wolą. Natomiast działanie dla Boga to jest takie, które może mieć piękną intencję, może pięknie to wszystko wyglądać. Podejmuję u początku to działanie, ale po jakimś czasie widzę, że to dzieło się nie rozwija, że ten obszar się nie rozwija, że się zmagam, że czuję trudność w tym i proszę wtedy Boga o błogosławieństwo i zastanawiam się, dlaczego Bóg nie błogosławi. Więc zachęcam właśnie do tego, żeby zacząć wszystko od modlitwy. Druga rzecz, żeby spojrzeć na to miejsce, w którym się znajduję, czyli na swoją wspólnotę parafialną. Wspólnotę, jeśli to jest też jakaś taka duszpasterska wspólnota. Jakie ona ma potrzeby? Nawet żeby ponazywać te potrzeby, wypisać sobie na kartce i zadając pytanie, już wcześniej poprzedzone modlitwą, do czego Ty, Boże, mnie zapraszasz? Jaką odpowiedzialność mam wziąć? Czy to, nie wiem, służba w jakiś sposób, nie wiem, ubogim, czy, nie wiem, młodzież może w parafii, która coraz bardziej odchodzi od Kościoła? Co to jest? Warto tutaj podjąć już konkretną decyzję i z tą decyzją pójść do księdza proboszcza, właśnie prosząc go o błogosławieństwo i o zgodę właśnie do wzięcia odpowiedzialności za ten obszar. I trzecia rzeczywistość, do której chciałbym zachęcić, to żeby tworzyć parafię według takiego modelu diakonijnego. To może być też właśnie taki początek Rady Duszpasterskiej, która będzie w nowym wymiarze, w nowym modelu funkcjonować. Nie będzie przypadkowych osób. Każda osoba w tej Radzie będzie znała swoje miejsce, będzie znała swoje właśnie te dary, talenty, charyzmaty, którymi może służyć całej wspólnocie parafialnej. Ten sam model można również zastosować we wspólnocie, do której należę. To jest właśnie taki czas czynienia uczniów, do którego każdy z nas jest zachęcony właśnie przez drogę synodalną, na której jesteśmy, do tego, żeby brać wspólnie odpowiedzialność za Kościół. Chciałbym też pokazać, jak można tą drogę przeżyć, korzystając z różnych propozycji Fundacji Tota Tua.
Pierwszą taką podstawową propozycją, jaką kierujemy do wspólnot parafialnych, są rekolekcje oddanie 33, o których już wcześniej wspomniałem. Czyli w jednym roku mogę przeżyć w swojej parafii rekolekcje oddanie 33. W drugim roku mogę przeżyć rekolekcję beatyfikacja 33. I jedna i druga forma rekolekcji właśnie zaprasza do odkrywania parafii jako miejsca służby. Kolejną propozycją mogą być rekolekcje Rodzina 33, które zachęcają i zapraszają do adoracji Najświętszego Sakramentu, do odkrywania sakramentów, do życia sakramentalnego. I dalej idąc jest też propozycja rekolekcji Eucharystia 33, czyli taka propozycja rekolekcji, które są rekolekcjami formacyjnymi, które mogą pomóc w takim jeszcze głębszym wchodzeniu w spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Te rekolekcje chcielibyśmy zaproponować parafiom w 2023 roku w Wielkim Poście. Do tych rekolekcji w tej chwili się przygotowujemy. Poza tymi propozycjami jest również modlitwa za kapłana, w którą można się zaangażować właśnie przez niedzielę ewangelizacyjną, zapraszając kogoś z fundacji Totatua na taką niedzielę ewangelizacyjną. Jest to takie uzupełnienie margaretek w parafii, gdzie w każdy czwartek grupa parafian może przychodzić na adorację Najświętszego Sakramentu i która to ta grupa modli się w intencji kapłanów, o świętość kapłanów, o gorliwość apostolską dla kapłanów, o to, żeby też kapłani oddawali się Panu Jezusowi przez Matkę Bożą. I są też inne propozycje dzieł, za które fundacja odpowiada, dzieło adoracji Najświętszego Sakramentu, czyli właśnie też, żeby w swojej parafii, w miejscu, w którym służę, jak najczęściej korzystać z adoracji, wcześniej uczestnicząc we mszy świętej, ale też w sposób szczególny właśnie, żeby troszczyć się o adorację w swojej wspólnocie parafialnej. I do tego z całego serca zachęcam. Gdyby ktoś chciał porozmawiać, skontaktować się, to można zadzwonić do Fundacji Totatua. Ja też bardzo chętnie jestem w stanie przyjechać na spotkanie takiej Rady Duszpasterskiej do parafii i też o tym doświadczeniu pewnej drogi zmierzającej do modelu diakonijnego powiedzieć. Oddajemy się jako fundacja do dyspozycji. Kontakt pojawi się tutaj na dole. Można w każdej chwili dzwonić. Szczęść Boże i powodzenia życzymy.